dzień dobry, witamy Was w nowym vlogu, jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family, czyli Waszym ukochanym i ulubionym kanale. A ja jestem taka niesamowicie rozemocjonowana, bo właśnie jedziemy do drukarni zobaczyć, jak drukują się nasze książki, ponieważ chwilę temu dostaliśmy informację, że możemy przyjechać i nagrać coś podczas druku. No to pozbieraliśmy się w momencie, żeby Wam pokazać, jak to wygląda od środka, bo my widzimy finalną książkę. A ile osób przy tym pracuje i jak wiele to jest pracy, nikt sobie nie zdaje sprawy, więc chcemy Wam to przybliżyć, żebyście też mogli poznać ten proces. Jedziemy, bo nie możemy się doczekać, jesteśmy tak nabuzowani, tak bardzo chcemy zobaczyć, jak to wygląda ostatecznie, że wow. Zaczynamy drukowanie naszej książki. Że to jest szaleństwo zobaczyć to na żywo i zobaczyć, tak jak mówiłaś wcześniej, przed tym, ile z tym jest roboty. Pracy. Ile tam ludzi pracuje, żeby tą naszą książkę wydrukować i żeby ona była. Te jakieś metalowe odbitki, rzeczy. Tak, szaleństwo. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że to w ogóle tak wygląda. Ja myślałam, że to, wiesz, jest po prostu druk. No, tak jak masz w drukarce, no nie? A tu są jakieś walce, odbicia, namaczanie w wodzie. No ja pierniczę, niesamowicie dużo pracy i niesamowicie dużą wiedzę też trzeba mieć, żeby to ogarnąć. Żeby później móc coś poprawić, wiesz, oni tam mają miliony przycisków. Tak, no właśnie, miliony przycisków. Tak mrób. Tylko nie klikaj czerwonego! No i w ogóle też ten pan, który nas oprowadzał, miał mega dużą wiedzę, gdzie tak. Wszystko tłumaczył, jak to działa, gdzie co wchodzi. W ogóle wszyscy przesympatyczni. Bardzo przyjemni, tak. Jezus, ale każdy... niesamowity. Każda osoba, z którą mieliśmy styczność w demografii, jest niesamowicie przesympatyczna. Właśnie pomimo się tego... zdziwiłem, powiem ci, że każdy z takim sercem mega. Tak, tak. Aż przyjemnie, tak. Bo to czasami, wiecie, się, z kim się spotykasz i on jest taki, nie wiem, no za karę wszędzie, za karę. Natomiast tutaj tacy fantastyczni ludzie, że aż serce rośnie i aż miło się tam idzie, no nie? Tak. Aż chcesz drukować kolejne, jeszcze nie wiem co, no to siki, drukujmy, żebyśmy się mogli zobaczyć. No. Natomiast rewelacja. Marta powiedziała noty siki. Noty siki, a co powiedziałam? Siki. Aha, noty siki. No było genialnie i powiem ci, że każdy z nich, jakby z tymi osobami, którymi się spotkaliśmy, a było ich chyba łącznie z 6, tak. Miał czas, żeby nam to wytłumaczyć, tak. Wiesz, tą swoją część pracy i było widać, że to nie jest tak, o jakby dole muszę to tłumaczyć, tylko było naprawdę super. Tak, tak. Fajnie. Z bardzo dużym zaangażowaniem w to wszystko, że my też jakby teraz jesteśmy bardziej świadomi tego całego procesu, jak to wygląda, jak to się odbywa, co, po czym, jak, no wiadomo, że to jest takie liźnięte, nie? I nie mogłabym pracować, bo pewnie bym wkręciła sama siebie w te rolki, ale wow, wow. No, było fajnie. No i dużo, dużo wiemy i teraz wiemy, jak to wygląda i wiemy, skąd się biorą niektóre rzeczy. Tak. I dlaczego ktoś ma do nas problem, załóżmy, przy projekcie o coś. Tak. No bo to nie było takie proste. Myśmy dostawali, projekt był wracany z jakimiś uwagami. Bo ja już mówiłam panu Arkowi, że myśmy otwierali tego maila, nie patrząc na niego. No, co na to? Śmiał się. Śmiał się, ale mówię, że po prostu to było tak, że już człowiek zastanawia się, czy bardzo będzie bolało i czy dużo będzie pracy jeszcze, no nie? No bo to o to chodziło. Z
zajebiście wyglądają. Wyglądają tak czadersko i okładki. Widzieliśmy też okładki. Okładki też tak. Wyglądają pięknie. Jeszcze były to, wiesz, nie twarde, bo to one będą tak, twarde. Tak, bo one dopiero będą nakładane, sklejane, tak. No potem zszywane te książki. Wybieraliśmy nawet kolor zszycia, słuchajcie. To jest niesamowite, że takie detale, tak. To jest piękne. Wszystko, no. Także bardzo serdecznie Was zapraszamy, żeby mieć tą historię piątkowej pizzy u siebie, a później coś dobrego, ponieważ też będziecie mogli uczestniczyć w ten sposób, w tej takiej historii, w czymś wielkim, bo to naprawdę jest coś ogromnego. Sama ta książka fizyczna, książka jest pięknym przedmiotem, ja zawsze to mówię, że nie ma nic fajniejszego niż dostać taką książkę, która przekazuje Ci wiedzę. Niektóre książki przekazują Ci radość, doświadczenie, no bo doświadczenie to zdobywasz, ale po prostu tą wiedzę, no nie? Informacje i w wielu rzeczach pomagają, a my będziemy pomagać Wam w kuchni. I już nigdy nie będzie sytuacji, że nie wiecie, co zjeść, bo z naszymi książkami kucharskimi będziecie doskonale wiedzieć, na co macie ochotę, bo wszystko tam jest czymś dobrym. Naprawdę. Tak, zgadza się. Każdy przepis był przetestowany na maksa. Jeśli coś nam nie spasowało, to po prostu to odrzucaliśmy. Tak, mnóstwo przepisów nie znalazłyby się. Nie zastanawialiśmy się, a może to dodać, a może tego nie, może jednak nie. No nie, tak. Nie smakuje nam, więc wypadł z książki. Tak, no tak. Nie? Tak odrzuciliśmy na przykład chyba z 5 do 10 takich przepisów na pizzę, bo w trakcie tworzenia tych, żeby one miały takie super składy i smakowały, naprawdę mega smakowały, no to w międzyczasie, no może nawet więcej, było takich nieudanych przepisów, które gdzieś tam czegoś brakowało, coś nie tak. I tak samo było z przepisami w przepisniku coś dobrego. Nie macie pojęcia, ile razy myśmy jedli chlebek bananowy, żeby w końcu ten przepis był idealny. Słuchajcie, to wam, a nie, to może sobie zostawię na sytuację, gdy będziemy drukować coś dobrego i wtedy powiem wam anegdotkę o części przepisów. Przypomnij mi kulki. To jest takie zwieńczenie tych godzin przy komputerze, nie? Bo to jest tak, że ja siedziałam, znaczy najpierw to trzeba zrobić te przepisy, więc siedzisz w sklepie, zastanawiasz się, komponujesz, składasz, dopasowywujesz, robisz jeszcze raz. Wiecie, ile myśmy jedzenia rozdawali w ostatnim czasie? Non stop! Kto to od nas wychodził, nigdy nie wychodzi z pustymi rękami, bo my zawsze coś kombinujemy, testujemy i aktualnie mamy nawet takie pojemniczki i rozdajemy, bo sami nie jesteśmy w stanie tego zjeść, więc dzielimy, zawozimy, oddajemy, przekazujemy albo zjadamy na miejscu wszyscy razem. Właśnie główni testerzy Asia i Sebastian, tak. Którzy zjedli z 40 pizz. Ja nie wiem, ile oni zjedli i tych nieudanych też, słuchajcie. Także rewelacja po prostu. Tak się cieszę, że to tak poszło, że naprawdę rewelacja. Nie obyło się bez wtop. Żeby to nie było tak, że to było wszystko tak kolorowo, no nie? Bo mówiłam wam w drukarni, że zaliczyliśmy wtopę z papierem, gdzieś tam nam coś umknęło, poprawki były non-stop, bo przy redakcji książki cały czas coś wracało, cały czas jakieś babole jeszcze gdzieś tam, nieprzeniesione literki, jakaś literówka, no masa różnych rzeczy, poprawialiśmy to strasznie dużo, a teraz czeka nas druga książka i druga praca, o wiele dłuższa książka, więc aż się boję. Ale ja jestem tak pozytywnie nastawiony po tym, co widziałem. Dalej mam zapach farby w nosie. Ja też. Ty masz alkohol. Też. No, więc jestem tak pozytywnie nastawiony, że po prostu teraz najchętniej usiadłem do komputera. Tak, ja też. I dokończę kolejną 100%, no. Książkę, także... Ja już nie śpię teraz. Fajnie. Co to jest łóżko? Przedmiot niepotrzebny. Tak. Będzie dobrze, robimy się ze wszystkim. Najważniejsze, że książkę już widzieliśmy, że się drukuje. Tak. Bo te poprawki trochę... Ciekawe, czy to nas zadzwonią, żebyśmy pooglądali, jak ona ją skrzywać. Zobaczymy. Może? Nie, bo on mówił, że ona musi jeden dzień co najmniej schnąć. Tak. Do wszystkich kartki i tak dalej. Helikopter na koniec lecie. Też nie wiem. Tam ktoś z tym fakro po prostu helikopterem lata. To też by było super, wiesz, jakbyśmy szybko, gdzie byśmy koło dimografa zaparkowali? Takim helikopterem. Na dachu. Myślisz, że mają? Myślisz, że często na Allegro mają. Dostają pytanie, czy mają lotnisko pod helikoptery? Nie wiem.
Ale to możemy tak zapytać, wiesz, i tak grać. No, jak powiedzą, że nie mamy, no kurde, to autem przyjadę. Ach, dobra, no. Kiedyś to wykorzystamy. Teraz już się wychlapaliśmy. A jak powiedzą, że mają? A, zapomniałem, jest w serwisie. No, dokładnie, zgubiłem kluczyki. O, dobrze. Chleb, brać chleb? Wezmę chleb. Weź mi jakąś bułkę. Dobrze. Po prostu sobie zrobić bułkę. I Asi, weź jakieś ciacho. Tobie weź jakieś ciacho, Mikołaj, coś weź. Dobrze. Okej, kupiłam coś dobrego. Coś dobrego, zawsze to jest coś dobrego. To jest rewelacja. Mamy tutaj muffinki z wisienką, mamy tartaletki i mamy tutaj torcik. Każdy wybierze sobie, co będzie chciał. Mamy kolejny dzień. Tata przywiózł nam cebulkę do posadzenia. Ogromnie duże cebulki. Będziemy mieli mnóstwo cebulki w przyszłym roku. To jest cebulka, którą sadzi się właśnie przed zimą, żeby w przyszłym roku była pyszna. Dostaliśmy wcześniej od taty i każda wyszła, więc super. Są te cebulki takie jakby gotowe. Tata też przywiózł nam takie nasionka tych cebul, tylko one... Wolę akurat tą wersję, bo wiem, że ta od razu wychodzi, od razu jest duża, ta, na to trzeba trochę poczekać. Nasz salon aktualnie wygląda tak, czyli mamy tutaj już zagipsowane te rzeczy, które pokazywałem wam na poprzednim vlogu, że jeszcze tutaj nad drzwiami to prostowałem i tutaj nad tymi drzwiami również. Natomiast jeszcze tego nie szlifowałem, dopiero będę to być może dzisiaj szlifował, żeby to wszystko tutaj ogarnąć. Jeszcze się zastanawiamy, co z tymi drzwiami zrobimy, z tego względu, że jak widzicie, one są pomalowane na czarno. Nie będzie to prawdopodobnie pasować do całości. Zobaczymy, czy nie będą za bardzo jakby odstawać od wszystkiego. Z drugiej strony tutaj jest to czarne lustro, czarne drzwi. Może być spoko, ale to zobaczymy dopiero, jak skończymy malowanie. No i przyszła nam paczka z nitownicą i nitami, żeby móc przyczepić metki do naszych toreb, które pojawią się takie, na sklepie. To nie takie metki, bo to będzie takie logowanie skórzane, nie? Metki to jest raczej papierowe. No tak, no to skórzane logowanie. Tak, a wracając do tego tematu ściany, o którym Krzyś mówił, to na wcześniejszym vlogu mówiłam, dlaczego, tutaj go podlinkujemy, dlaczego to był aż taki błąd, żeby pomalować tą ścianę na ten kolor. Najlepsze jest, że zakochaliśmy się w tym kolorze, no i taki tego efekt, że przynajmniej mamy kolejny remont. Ale chodźcie, zaproszę was tutaj, bo jestem ciekawa, co uważacie. Tutaj mamy taśmę z napisem, że pakowane pod nadzorem kamer. Jestem ciekawa, co uważacie na ten temat, że teraz firmy zabezpieczają się, ponieważ było mnóstwo takich wiadomości od ludzi i czytałam w wielu miejscach, że osoby dostały całą paczkę, ale mówiły, że czegoś nie było w środku. No i firma była w szachu, no nie? Bo nie miała tego jak potwierdzić, jedynie licząc stan magazynowy, im większa firma, tym ciężej to wychwycić. Czy może nie wychwycić, ale zrobić, bo to jest bardzo dużo produktów. I jestem ciekawa, co wy uważacie na ten temat, czy to jest przesada, czy prawidłowo. Ja powiem wam, od razu powiem, jakie jest moje zdanie. Moje zdanie jest takie, że uważam, że to jest prawidłowe, bo ogranicza to ewentualne oszustwa, a jak ostatnio czytaliśmy wiadomości od jednej babki, wiecie co zrobiła? Poszła na to siedzieć chyba, nie? Ma pójść siedzieć, ma ale pójść siedzieć. Po prostu babka dostała jedzenie, powiedziała, że w środku są robaki i jeśli nie chce, żeby się to wyszło na światło dzienne, to ma jej zapłacić 1000 zł za to milczenie, a to nie była jedyna restauracja, w której była, bo robiła to po prostu cały czas, bo tak sobie zarabiała. No i ta babka się nie zgodziła na to, aby jej to zapłacić, więc ona obsmarowała ją w każdej możliwej stronie rankingowej restauracji i babka przez to musiała zamknąć swoją restaurację, bo miała tak bardzo złe opinie o swojej restauracji przez właśnie tą osobę, która po prostu wyciągała pieniądze od ludzi. Szalone, że w ogóle ktoś na to wpadł, żeby w taki sposób sobie zarabiać, to jest
takim szantażem niesamowite, po prostu ludzie nigdy nie przestaną mnie po prostu zaskakiwać. A tutaj mamy naszą paczuszkę. Marta gdzieś poszła. Zapakowana bardzo, bardzo mocno. Taka ilość tutaj zabezpieczenia na tą paczkę przyszła. Naprawdę się starają, żeby nic się z tym nie stało. Zobacz, ile jest papieru. Ale się tutaj wykorzysta, jakby mi coś wysyłała. No to Michał, rozpakowuj. Rozpakuj. Okej. Tak. Pięknie. Jest tam coś w środku? Musimy razem, tak? Powiedz razem. Powiesz razem? No to pytaj z jednej strony. O, chyba musimy odwrócić to. Mama to otworzy. To zrobi mamusia. Bo to są co? Nożyczki, tak? Możesz otwierać. Czekaj, jeszcze tu. Możesz otwierać. Monet. To są nity. Powiedz nity. Ciężkie? Chyba tak. Och, zamaszyście. No. Musimy to też razem. Tutaj jeszcze jest takie coś, możesz wyjąć. Super. Śruba. Śruba. Jezus, jakie ciężkie. To jest ciężkie? No. Coś się zablokowało. Bardzo ciężkie. Jezu! Z odlewa. To jest jakaś taka machina. Okej. Pięknie. Teraz zakręcamy z drugiej strony. Tutaj z tej. O Jezu. Świetnie ci idzie, Mikołaj. No wkładaj, no musisz tam włożyć tą śrubę. Musimy zmontować. Ty jak z tym wkładaniem? O jest. Dasz radę? No muszę. Okej, muszę najpierw kręcić. Okej, i teraz ty włóż. Oj, 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 jest? Nie, ta śruba tam nie trzyma, ta, która jest tam. To jest okej. Już miałam szukać. Skąd ty wiesz, gdzie to wsadzić? Wsadziłeś? Mama. Trzyma się? Jako taką. No. Tylko nie wiem, gdzie jest, czy góra, czy dół. Też nie wiem. No. Musimy to położyć na coś. Ścisło się, tylko weszło do środka. Czekaj, nie wiem, czy było dobrze złożone, bo weszło do środka. Jest już. I co, jak jest ciśnięty mocno? O, idealnie. Ale jak to przyjemnie idzie! Tak? No i super. Teraz czekamy na metki. Bardzo ładne wybraliśmy, super będą pasować do tak. całego tego. Też mi się tak wydaje. Ja bym przyniósł jedną tą, wiem co przyniosę, nie? Karteczkę tą z metką i zobaczymy, czy tam do tej dziurki po prostu włożymy. Przyniosę, nieważne. O, to spróbuję ścisnąć, to nie będzie ściskane, ale tu jest dziurka, więc akurat się przyda. Idealnie. Akurat jakby to miało być pod to. Dobra, tutaj Mikołaj, załóż drugą część, tutaj na to. Właśnie, masz, czy to się wkłada tam do góry, czy lepiej tak? Chyba lepiej tak po prostu. No, to spróbuj trafić, tutaj musisz na to. Na to. Ma taką dziurkę. No, na tą dziurkę. O. Nie. Prawie chcę, było. To, zobacz, mama ten to nałoży, a ty ściśniesz, dobra? No, ale jeszcze chwilę. Nie, jeszcze nie. Czekaj, Mikołaj. Nie czekaj, czekaj. Najpierw mama niech ręce wyciągnie. O, mamy to. Teraz no, możesz. Teraz naciskaj. Wstań sobie, bo to będzie ci ciężko, wiesz? O. No, mocno. Mocno, mocno naciskaj. Jeszcze? Chyba okej. Okay. Zobaczymy. Teraz trochę było mniej, słabiej. Ale jest. No, tylko to Mikołaj delikatnie, nie? Mhm. Ale ładnie to wygląda. No. No. Mikiś, nie?
Siuba. Uuu, no i pięknie, patrz. Sprasowywuje się do zera praktycznie. Jak super. Kiedyś tak się wodę Mikołaj napełniało. Fajne? Przyjdą meteczki i będziemy robić. Widzisz, Mikołaj chce już pracować. No. On chce już pracować. To Mikołaj, ściśniemy jeszcze jedną, dobra? Ostatnią. Ostatnią. Tak. Ostatnią, tak? Dobrze. A później będziesz mógł ściskać wszystkie zamówienia. Tak? Świetnie. Proszę. To może karton przebijemy? Poczekaj. Zrobimy tutaj z kartonikiem. Przełożysz przez kartonik. Mama zrobi dziurkę małą. Uch. Musisz przełożyć przez tą dziurkę. No tak, ale musisz... Ale on ma inny plan, no to więc zostawmy mu. A my wam nie pokazaliśmy jeszcze, jak wyglądają metki do toreb. I zobaczcie, ostateczny projekt jest taki, ponieważ pierwszy jakby rodzaj torebek będzie taki bardzo naturalny, dlatego zdecydowaliśmy się na takie metki też w takim stylu. Z tyłu mamy wszystkie informacje odnośnie prania oczywiście, no i nasze media. I wyszły przepięknie. No, też jestem zadowolony. Bardzo ładny kolor, fajnie, że są takie kartonowe, twarde, miodzio. Mi się mega podobają. Jeszcze nie zdradzam, co to będą za torby, natomiast będzie kilka rodzajów z różnych materiałów i ten materiał będzie bardzo naturalny. Dlatego też metki będą dopasowane. Natomiast nazwę Milio możecie już sobie śmiało zapamiętać, bo będzie się działo. Gdzie zgubiłeś? Tutaj. Tutaj, a drugą część? Tu włożyłeś, a to bardzo ładnie wygląda, powiem ci, Mikołaj. No super pomysł, Mikołaj, tak? A mam ci to dać? No i teraz jak my to wysypiemy, mama tego nie uniosła. Weź silna rozwiło. Mama. Fajnie, że tu jest tyle miejsca. Tak. Bo że to miejsce tu jest dosyć duże, także jak coś wkładasz, wiesz, to możesz to mieć i tak, no nie? To jest mega fajne. My już sobie popróbowaliśmy. Każdy się pobawił, ja się pobawiłem, Marta się pobawiła. Także super. Mikołaj to będzie taki kierownik nadzoru. Tak więc maszynka super się sprawdza. Uważaj, Mikołaj, na mamę. Ja już tyle razy dzisiaj prawie straciłam oko. No, także maszynka super, będziemy zaciskać. Tylko przyjdą te metki skórzane, to będziemy je dołączać i będziemy działać dalej. Mikołaj pójdzie spać chyba po tym, jak facet przyjdzie, bo teraz to psy zaczną szczekać. No. Bananka, mama chce bananka. Pycha bananek? A może ci do tego, do łóżeczka zrobimy bananka koktajl, bo mamy dużo bananków, już nie. Jak tam banan? Dobry? To super. On ma to często, że gdzieś coś wsadzi i zapomni, gdzie to wsadził i szuka, i nie widzi. On ma to po mnie. Po tobie. No ja mam identycznie. Ja może przede mną coś być i ja tego nie widzę, dopóki mi tego Marta nie pokaże. Czego szukasz, kochanie? Mikołaj, czego szukałeś? Śrubokręta szukałeś? I gdzie, no, on, gdzie jest? On jest? Nie wiadomo gdzie. Nie ma śrubokręta. Nie ma. Tu jak coś wetnie w tym domu, to nie ma. Nie ma. Nie znajdziesz. Tam nie. Tam na pewno nie ma śrubokrętu. Jest! Jaski! Jest! Tutaj koale zrób. Koale. No, nogami się chwyć. Jak robią koale? Tak robią koale! Jesteśmy koalą!